Hejka, Witowski, serdecznie po przerwie. Słuchajcie, tak jest, mamy wylosowane pary. Przed chwilą je dla was losowałem. Ważna rzecz, jeśli chcecie je zobaczyć, to w całości jak wyglądało losowanie, zapraszam na Venigaming Extra i tam możecie sobie oglądnąć. A dla tych, co tylko chcą szybko zobaczyć, gdzie i kiedy będą grali, zapraszam już zaraz na odcinek, ale pamiętajcie, bardzo ważne, że jeśli użyjecie kodu Veni w sklepie, kupując gemy, to też możecie wygrywać nagrody, ale jeśli użyjecie kod Veni i kupicie Brawl Pass albo ofertę w wysokości Brawl Passa, czyli w wysokości 169 gemów lub wydacie 169 gemów, możecie wygrać 200 zł w tym miesiącu plus losujecie paczkę od Supercella, która jest mega dużo warta i właściwie jest nie do kupienia. Także zapraszam serdecznie, a teraz już lecimy na odcineczek. No i cóż, mamy tutaj nasz turniej, pamiętacie, to jest top 20, ale nas interesuje troszeczkę więcej niż top 20, więc lecimy na statystyki, a statystyki top 32, czyli 32 najlepszych graczy, którzy w ogóle zagrali w tym turnieju. Zrobiliśmy turniej na ponad 100 osób, każdy mógł wbijać, oczywiście nie było żadnego dodawania, wiecie, kolegów, ani nie było dodawania, że ja sobie coś dodawałem, albo siebie, albo kogoś. Także każdy miał szansę się zakwalifikować. Ja oczywiście tego nie robię, no bo to by było troszeczkę stronnicze. Także mamy tutaj 32 graczy naprawdę, którzy pokazali skilla przynajmniej w parze, w której grali. No i teraz losowanie. Ja już wylosowałem, ale od cały odcineczek możecie, tutaj macie link do tego odcinka na Venigaming Extra. Wszystko się pojawi około godziny 12, nie wiem co będzie pierwsze. Także zapraszam was serdecznie. No i tutaj macie już pary wylosowane. Jest grupa A: Kapi Tajfun, Kamilowski Patryk, La Matrix Poland Star, Hilen, Jurizi. Będzie potem grupa B. Oczywiście w każdą grupę będziemy grali osobno, bo to nie będzie wyglądało wcale łatwo. Mamy grupę B: Zuzia, Chce Kroła, zaraz wam wszystko dokładnie wyjaśnię. Pyra 10 vs Kozak.pl, później będzie John 19 vs Fantomik, YouTube Michał vs Stoku, potem będzie Destrus albo Destros, nie wiem dokładnie jak to czytać, vs Polski Hulk, Enigma vs Mitrago, mamy Rank 35 Mortis vs Gero albo Giro albo Giro, nie wiem, Luxol vs Dremor i potem grupa D: Fabination, Wydra. No tutaj dwóch mocnych się spotkało. Mamy Hej Kalenka również vs Nowy. Też widzicie, ta grupa D tu ma kilku zawodników, ale w każdej grupie jest jakiś ciekawy zestaw. Screams Jack vs Matek YouTube i Nowa Esport vs Julieta. No życzę wam powodzenia. To jest pierwsze, to jeśli chodzi o te wylosowane grupy. Teraz jak to się będzie działo? Więc przede wszystkim i bardzo krótko i bardzo szybko już wam mówię jak. A mianowicie, grupa A zagra. Na grupie A będą oczywiście trzy różne mapy, gdzie każdy zagra trzy różne gierki. Teraz mamy przygotowane postacie i już wam pokazuję te postacie. Tu jest nasze koło, które teoretycznie się powinno kręcić. Jeśli chodzi o postaci i o cały turniej, jak to będzie teraz wyglądało. Więc tak, grupa A. W grupie A każdy zagra trzy gierki ze swoim przeciwnikiem. Oczywiście osoba, która zdobędzie najwięcej zwycięstw, wygra, chyba że będą to na przykład takie coś jak gwiazdki, albo obrażenia sejfu, albo coś innego. Zobaczymy jak będzie. Wszystko będzie dodane do siebie tak, żeby to miało sens. Także będą trzy różne mapy. Nie wiem dokładnie jeszcze z trybu. Mapy dostaniecie na społeczności, na Discordzie, na Twitterze. Także spokojnie. Najpierw gra grupa A, także inne grupy mogą sobie odpocząć. Mam zamiar zrobić pierwsze 32 w sobotę, ale może się okazać, że dopiero w niedzielę czy w poniedziałek to zrobimy. Także muszę mieć czas na wszystko przygotowanie, więc będą trzy mapy. Za każdą grą będziecie grali inną mapę. I jeszcze jedna ważna rzecz jest, każda grupa będzie grała innymi brawlerami. Jak to będzie dokładnie? Dajcie mi wszystko ładnie zaplanować i opisać i wam pokażę. Brawlerów będziemy losować tak, żeby każdy je miał oczywiście, bo nie ma sensu robić tego, jeśli nie macie, więc bardzo bym was prosił, wszystkich graczy z tej top 32, żeby na kanale Push z Venim napisali swój nick tutaj z tej tabelki i napisali,
którego brawlera nie mają albo które mają, czego jest po prostu mniej, żebyście nie musieli zaspamować wszystkiego. Ja napiszę wam, jakie są brawlery i po prostu napiszcie, których nie macie. W taki sposób będzie po prostu łatwiej. Także jeśli jakiegoś nie macie, zmienimy go i będziemy losować oczywiście postacie. Już koniec jest Broka. Brokiem już graliśmy. Teraz czas zobaczyć, co potraficie pokazać na innych postaciach. W każdym szczeblu będziemy grali kolejną wylosowaną postacią i wyłonimy totalnego zwycięzcę, a nie tylko zwycięzcę jakiejś jednej postaci. Także no, zapraszam tutaj i mamy te top 32. Macie grupy, wszystko jest rozlosowane, także miłej zabawy, a jak chcecie oglądać całe losowanie, troszeczkę tylko przycięte, żeby nie zajmowało pół godziny, to zapraszam na Ven Gaming Extra, tam możecie zrobić i koniecznie dołączajcie do Discorda, zostawcie łapeczki, jeśli tego nie zrobiliście, no i macie do wygrania 500 zł w tym turnieju, także no, życzę powodzonka, trzymajcie się, papa. A nie, kurczę, jeszcze nie było papa. Tu mogę wam zrobić powód, dopiero teraz mnie widzicie. Także dzięki jeszcze raz wielkie. Jeśli możecie, zostawcie łapeczkę i widzimy się już niebawem na kolejnym live'ie na Ven Gaming Extra albo na turnieju lub na Ven Gaming. Trzymajcie się, pa pa!